Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, na kolejnym odcinku na kanale Dark Owen w serii F1. Dzisiaj przed Wami zmagania na torze w Austrii. Jest to Grand Prix numer 4 sezonu numer 2 ligi F1 Classic Series. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał ligi i wbijajcie na Discorda. Wszystko macie podane tutaj w opisie do filmiku. Także już teraz zapraszam Was do udziału w sesji kwalifikacyjnej w Austrii. No, zobaczymy, czy uda się właśnie tutaj powtórzyć sukces, który oczywiście był na torze w Niemczech, czyli pole position. No i zobaczmy, słuchajcie, jak to wszystko będzie wyglądało. Zapraszam Was oczywiście już teraz, a następnie wyścig w Austrii 50%. Już teraz serdecznie Was do tego zapraszam. Czekajcie, jeszcze gospodarze, czy wybrałem samochód, tor jest dobry, asysty są jak najbardziej fenomenalne, więc możemy zacząć. Go. Ej, czy wy też tak kiedyś mieliście? Ej, Clover, pamiętasz, co nam się ostatnio przydarzyło, jak sobie dla beki nawalaliśmy? I zamiast jadać, że gotowy, to dałem kibicowanie i gotowy. I tak się patrzę, że ty jedziesz sobie sam z botem, a ja tak jestem zdziwiony. Ej, ale czekajcie, bo kurde, Nergio, Sreberko i Kahir nie wybrali bolidu. Automatycznie im da ten, co jest, bo jeżeli masz tego, jeżeli masz... Dobra, uspokójcie się. Oby padało. Jak będzie padało, to restart nawet, pamiętaj. Dokładnie. I no raczej nie. Uwaga, mieszanka twardsza, ale będzie koks. Ja lecę full, mega, hiper, super, mega, duper soft na kwalifikację, a potem... Proszę, wypadało, błaga, wypadało, proszę, wypadało. Ale nie może padać. Mówię ci, restart będzie, jak będzie padać. Nie może padać. Musi padać. O, nie ma padać. Nie pada. Wyścigu też nie jest. Wyścig słoneczny. Masz szczęście, że nie musisz... Biorę hardy i wypizdzielam na ten śmieszny tor. Let's go, Babet, pomogę ci. Nie, ja zaczynam na hardach, potem medy. Na medach zrobię... Dobra, ja zaraz wracam do obrażenia. Lordika wyrzuciło z sesji. Ja idę do Aha. Czemu ja wyjechałem w jakimś... Dobra, nie komentuję tego, co się właśnie tutaj stało. Wyjechałem w kimś. Okej, baw się dobrze w takim razie. No serio, wyjechałem w kimś, czy to jest przede mną? Ja nie wiem, kto jest przede mną, jest tego, co nie powiem. Icha, let's go, Robert! W Australii czy w... Gdzie jedziemy? Coś w A. Australii... Jedźcie sobie, jedźcie. My jedziemy w Turcji. Nie, to jest Albania, nie? Albania. Nie, słuchaj! Nie, ty się nie zasłona niczym, Clover. To... Ty nie rozpoznajesz tych pięknych gór. To jest przecież Grand Prix Machu Picchu. Chyba z Albanii jeszcze, nie? Rabarabarabarabarab! To jest Grand Prix Tanzanii, nie ma tu picciu, albo jakiegoś innego, jakiejś innej. Ja jestem na hardach. Ej, słuchajcie, ale bym się śmiał, jakbym kogoś na hardach pokonał. To jest Grand Prix Zakopanego, nie? No, dzisiaj był z kogoś Zakopanym i tak się człowieku wkurwiłem, jak to oglądałem, że nawet nie tak, ja też się wkurzyłem. Tak, co za osioł. Jak ten osioł młody zwalił. Nie! Oni go puścili po prostu w takich słabych warunkach. To było po prostu niemożliwe, to co ja tam widziałem. Lordzik, jakie na jakich oponach wyjechałeś? Uważaj, ktoś tu i ja jadę pomiarowe, Nerdzio. Nerdzio chciał mi dać takiego kopala. To był zamach terrorystyczny. Dobra. Myślałem, że tylko mój Inter jest napędzony przez chomika. Bo tak jest. No, Lordzik ma akurat dwa chomiki. To nie, ja nie przerywa na Discordzie. Go nie przerywa. Ja będę mieć trzy i chomika. Ja będę mieć trzy chomiki i chomika. Okej. Okay. Zaparkowałem, a czy zapomniałem zatankować, ja mam na 7 okrążeń. A ja mam na 2 okrążenia. Dwa kółka zrobię, to jest taktyka bawa dla dzisiaj. Dobra, z tego okrążenia nic nie będzie, jadę jeszcze jedno.
5 na kostach. Jaka będzie strata? 3 sekundy, nie, 2,5 straty na hardach. No nie. Jezu, jak pojechałem tragiczne kółko, chłopie. No ja pojechałem jeszcze bardziej tragiczne. 1,8 strat na. No a ty jeszcze, na medak, więc współczuję ci. No bo jak idziesz na medak, to tutaj trzeba wykręcać dobry czas, bo potem jest za bardzo dużo, jeśli będzie dupa. Ja na tych hardach sobie tak będę jeszcze. O, żółta flaga! O! I po kółku! I po kółku! Ktoś robi botasa, ktoś zrobił botasa! Uwaga! Matko i święta, przed nosem mi wyskoczył, jak ja się przestraszyłem. No dobrze, ale to był tutaj wsteczny. Pobrałem się w pierwszym sektorze, a potem mi hop przed twarzą spinuje, nie? Jeźdź, Darko. Dzięki. I po kółku, i tyle nie widzieli na tym torze. Obiekcie rekreacyjnym. A więc pomachajmy Kloverowi, wspaniałemu. Dobra, uwaga tam na zakręcie. Kto tu wyjeżdża, Sreberku? O, poprawiłem swoje okrążenie. O 1/10 mi zda. O, nerdzio. Do fasoli. Nerdzio, nie musisz dziękować za strugę. Bo on do mnie, no bo on do mnie w trzecim sektorze strugę dostał. Ale nie taką jak Meksyku. A czy ta struga była taka jak w Meksyku, nawet? Czy ta struga była taka jak Meksyku? Nie, tak jak Meksyku. A, bo tam była najlepsza. Nerdzio, ja tutaj jadę sobie. Bo to nie jego teammate. No i dupa. Dobra, jak na razie 2,9 straty do... Nie, 3 sekundy straty, więc pewnie coś tam powinienem dorzucić na tych metach. Co ty robisz z tym bolidem, chłopie? Bo trzeba czasy na poziomie minuty 14 kręcić. No jakoś mój domyślny duch na deszczu zrobił 1,037, dlatego że był za mną, a potem do tepu na pola startowej czasu podaliśmy. Co? Ej, ja powiem to, jaki czas ma Nerdzio? 1,057. 1,05 ileś. A, słaby. O Jezu, a ja się do boksu prawie i bym nie zmieścił. Brawo nawet! Coraz lepiej ci idzie dzisiaj, powiem ci. Aha, jestem przed Fałką! Fałka, co ty coś zrobił? Jak na kartach jestem przy. Po tobie. Słuchajcie, ja teraz nie wiem, co mam robić. I zjechać teraz sobie na medy i zobaczyć, jaki jest mój maksymalny czas, a potem na softy, czy ja? Ta, teraz to jest taktyka optymalna, Gekonie. Kochane bawę się, Gekonie. Nie kochane. Oj, nie wiedziałem, że takie ma zainteresowania. Powiedział, co wiedział i sobie poszedł, nie? Dobra, teraz zrobimy... A był pierwszy dobra, teraz rekord bierzemy pierwszego medy. I drugiego sektora. Kto ma rekord? Ja miałem, spieprzyłem. O kurwa, ja z tego zapomniałem wczytać, nie? Dobra, ja teraz sobie wyjeżdżam na medal. Ja na defaultie, ja sobie zapomniałem z tego. A jakie to są taktyki? Kurde, jaką tu się taktykę jedzie? No twardych ciężko ci powiem, jak mam być szczery. Pod koniec nie wyrabiają już. Tutaj się jedzie albo med soft, albo soft med. Patrz, Dorci nie umarł. Nie! Biedny Fałka. Fałka, kiedy by punktował to przejść, to ty byś tutaj z 0 punktów. Kurde, to tutaj jedzie. Kto tu stoi, Boże? Osobnik rasy ludzkiej. Osobnik rasy ludzkiej, ty wiesz, że nie wiedziałem. Ej, chyba pokrzyłem komuś okrążenie przez moje zagapienie się. I kto mi się tabliczkę palany jest? Przeteraz nie będzie hamować. Kto... Brawo. Dziękuję wam. Wzięliście mi tabliczkę. No nic, jednak wracamy do starych. Ja jestem zatankowany teraz na 4, więc. No ja na 7 znowu. Powiem ci tak. Mnie kiedyś w 2017 zatankowali na 13 okrążeń, więc to jest nic. No mi w 20 wczoraj na 30 okrążeń w kwalifikacjach, domyślnie. No chyba to jest właśnie maksimum. Ale to jest niestety F1, więc... Dobra, i ja na medach postaram się tutaj wykręcić jakieś dwa okrążenia, a potem wyjechać na świeży softa.
Słabo! Urwałem sekundę. Dobra, 56 tysięcznych straty po pierwszym sektorze do Nerdzia. No, urwałem sekundę, nawet punkty nie zyskałem, nie? O, darkowe! Ależ! Prawie szedł poniżej 1.04. Do wariat! Box, 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 box! Ale do fasoliu! Aldo, ja nie Pawlił. Srebro, nie! Boże, okrążenie by to. Okrążenie byś mi zepsuł, chłopie. Ale mnie nie słychać. Okrążenie by... Ej, Meroni, przepuścił tego przede mną, a potem sobie po prostu przyjechał, wyjechał przede mną. I takie się ma bawy, co tam? I jak tam ci twoje okrążenie? No ty może jeszcze sekundę urwać, nie? Ja urwałem sekundę na tym okrążeniu. Ale to będzie i tak bardzo słaby czas. Nie? Ale jestem przed tyłem chociaż. Jaki ty masz czas, Babet? Na medach 1.07.1. Kurka, jestem 4 dechy szybciej. Coś się dzieje, nie może tak być. To jest jakiś skandal. Jak przestrzelone, czekajcie tutaj. Zahamuję sobie i wykręcę. Skandal! Aha! To jest! Aha, no to fajnie się bawali. Ta gierka. Co ty żeś zrobił? Nie zgadnę. Nic. Chciałeś kogoś przypuścić i stanowiłeś przy wyjeździe z boksu. Nie, jechałem normalnie. Ta gra jest ułomna, nie wiem. Zmieńmy, skończmy naprawdę tą ligę, już mam dość. A o co ci chodzi, Fałka? No bo to samo było w Niemczech. Gość mu lekko urwał skrzydło, a on od razu chce go zgłaszać na 10 sekund kary. Nie chciałem. Pierwszy bym dostał zablokowanie kary. Alei serwisowej kary. Dyska znaczy się. Blokowanie alei serwisowej, Fałka, dostałeś. Dobra, Krover, wyjeżdżam na softach, no bo to ja. No bo na medach szczerze nie chcę za bardzo startować. Ale szczerze, ja się boję tego pierwszego zakrętu. Zapomniałem na starcie. Fajnie, że nie będzie chociaż padać, no bo jakby padało, to ten start był... Przecież chciałeś, żeby padało. To jakaś żenada. To będzie resort, bo ja zapomniałem setupu, no. Bez setupu jest to wszystko. O, co to był Webster? Webster. Ale muszę urwać teraz 14 miliardów sekund, żeby to działać. Powodzenia mi już. Dobra. Przełącz pogodę, to będzie dobra. Soft. Ej, według gry powinienem urwać sekundę. Sprawdzimy. Sekunda by mi dawała... czwarte miejsce. Ale i tak by mi pewnie wszystko poprawiali. Ja też muszę sekundę urwać, wiesz? No, Krover, kurde, znowu ci nie dałem tego cholernego modu, żebyś patrzył na dodatkowe komendy. Na przykład, czy ty na tych oponach dojdziesz do mety, ile jeszcze jesteś w stanie urwać ci po wyścigu. Bo to jest zajebiste, bo dobra, ja sobie wyjeżdżam na nowych softcikach. Dotankowałem się tym razem. Pomerowe, weź tutaj nie, niż kółka. Dobra, wjeżdżę do podpisu. Co się stało mi z grom? Ja mam ten, ja mamy, a nie, nie dobra. Co się stało z moim grom? Ja jechałem przez połowę prosto na pit limited, ponieważ nie chciało mi się wyłączyć. Nerdzio, wpuść jak możesz. A ty, Krover, jesteś na pomiarowym? Tak, please szybciej. Jedź dzięki. Krover, ja będę, dawaj. Ale spieprzyłem ten zakręt. Ja ci dawałem strugę. A to jest mnie olał. Jak na razie Shell BMW stoją bardzo słabuteńko. Jak na razie Clover w kwalifikacjach 3 tam jak na razie pokonał mnie. Ej, w ogóle które też runda są? 3-4. O to jak na razie 4-0, może go chociaż raz oglądać. Nie trzecia, przepraszam. Nie. Sezon temu było... pokonałem go tylko w jednej rundzie. Dlatego, że zrobił swoje okrążenie tylko... Ja nienawidzę tej gry, nie? Uuuu! Kurde, uciekaj, mam tej... Yes, P1!
Here is the German Löwe. Adrenalin, adrenalin. Grazie ragazzi, danke. Danke, die Kisch ist gelaufen. Grazie a tutti. Thank you guys. Klober, ale musisz cisnąć. Jezus Maria, Klober, jak tyś mnie przestraszył. Mogę nie zdążyć, wiesz? Zdążysz, nie, nie, jak będziesz popierniczać na tych oponach, to zdążysz. Ja ale też zdążę, jeśli będę popierniczać. Mnie zapakować muszą. Nie ma to jak unieważnić na ostatnim zakręcie. No to strasznie boli. No ja sobie też unieważnię właśnie na ostatnim kupić, mega zrealizowałem. Okej, okay, ja dorzuciłem sekundę i... 5. Da. Jeszcze jedno. Albo... Nie. Co w tym mają być świeże? Po powolutku do boksu, ja już się tutaj i tak nie poprawię. Nie dążysz, chłopie! Ja ci mówię, że ja i tak się tutaj nie poprawię. Dobra, jestem szybko, przed... Szybko! Klover, dam ci strugę na prosty, pojadę, albo nie, ja będę zjeżdżać do boksu. Klover, my tak, zostań tam w boksie i ja i wyjedź, ja zaraz się tam doczłapię do boksu i na hardach dam ci strugę, dobra? Została ile? Okay, kto to jedzie? Styrda jedzie. O kurde, chyba. Klober, ty już wyjechałeś, to czekaj, to ja teraz będę jechać. Lecę, już. Pokuję mnie i dam ci strugę. Obgnęło mi powietrze do opon, czekaj. Oj, ale bym wyleciał. Drift już był mały. Lecę, wjeżdżam. A ja też będę wjeżdżać. Czekaj, ja dopiero wjeżdżam do boksu. I jest jeszcze przed mną styrda, więc nie za bardzo. Jestem przed nerwem. Ja tutaj w Austrii w poprzednim sezonie jeszcze tutaj wykręciłem podium. Jezus, przekroczyłbym prędkość w pitlane, lol. Gdzie ty jesteś, Klober? Na zakręcie numer 3. Nawet ja przekroczyłem prędkość w pitlane już 3 razy, więc spokojnie. Ja wjeżdżam do pitlane na pełnej chwale. No to ja ci nie dam niestety strugi. Jest jeszcze jedno okrążenie, byś przytrzymał, to bym ktoś ci tam pomógł. A to jest jakaś banda osobników, ja się boję, że mnie zblokują na pół, ja robię. Klover, a może poczekasz tam jeszcze jedno, to ja szybko na hardach wyjadę. Nie, czasu nie ma. Już to olej, zostań w tym garażu, ciesz się życiem, czy coś, nie wiem. Nie, ja jeszcze sobie, czekaj, wyjechać na jeszcze jednych softach? Tak mnie to puści, ale nie. Wyjadę sobie takie o na hardach, takie od labeki. Bo teraz cicho, bo jadę kółko. Dobra. Dawaj, Klover, po position, lecisz z tym. A w ogóle fajny mam kostium, zobaczcie sobie mój kostium. Steberko, zwolnij proszę, dobra już. Klover, tu chcę mieć... No kur... Ja! Co zdążę za... jeszcze jedno. Kur, ja połowy skrzydła nie mam, chłopie! A kto cię owalił? Steberko! O Marto, co tu się dzieje? Kur... Darkowem... Popsuliśmy ci okrążenie? Nie, to nie ja, to ten... Nie. Ja stoję w boksie. Ja pier... Co za człowiek, Jezus! Widziałem, to Klover! AMG miał chyba przeplatankę. Ja bym go zgłosił, jakbyś nagrywał. Mogę ci potem, podesłać nagranie. Darkowen, widziałeś to? Tak. Ja to widziałem kątem oka, bo ja nagrywam. Klover, mogę ci podesłać, żebyś... O kurka, dremu się, żeby zostawić, żeby mnie puścił, on jedzie środkiem toru w zakręcie. On jest u nas na pewno na Discordzie? Kurde, wtyrda, uważaj. Nie, ja sobie przejdę jeszcze jedno takie instalacyjne, takie o, dla beki. Jeśli mogłem z dobre 80 poprawić teraz, byłbym piąty, ale no oczywiście nie, bo... Aha, czyli wygrywam pierwszy raz w sezonie kwalifikacje z Kloverem. Fajnie. Tak, bo mnie kurde jakiś osioł zblokował. No, dla mnie to jest dobrze. Państwo coś wygrywam ze swoim teammate'em. Bo jak na razie no, to była duża przepaść. No comments tam się stało po prostu. Chłop po prostu jedzie środkiem toru na... Wierzę zanim jadę i tak jedzie tym środkiem toru, nie? Nie, to właśnie widziałem. Chyba nawet
urywką nagrałem to, według mnie. Jest taka szansa, że to nagrałem. Ale najgorsze, on nawet nie próbował mnie puścić, on po prostu jechał środkiem toru. No właśnie, ja właśnie widziałem, no bo ja idealnie wjechałem z boksu, jak ty właśnie tam próbowałeś, tylko chcesz wyprzedzać, a on ci jeszcze drogę zajeżdża. Ale szkoda, kurde. Byłoby tak pięknie. To zresztą nawet byłoby dobre kółko. No jeśli byś nie unieważnił, ale kurde, pole position by mogło być. Dobra. Ja już wjeżdżam. Oj, jak ty szeroko wyjechałeś. Nie wierzę w tę grę, nie? Dobra. Mamy pecha, bo dla mnie sporego. A ja się cieszę, że nawet na... Zgłaszam. Dostał 5 pozycji karę, to nieważne już. Serio? A dobra.